Janusz, 7. zwycięstwo z rzędu. Pamiętasz taką serię w swojej karierze? Nie, może była w Amkarze, jak wychodziliśmy też z Doka w rundzie wiosennej, ale gdzieś tam przeplatane chyba jakimś remisem, więc dokładnie nie jestem pewien, ale na pewno to cieszę, że 7. zwycięstwo z rzędu w lidze, no idziemy dalej. No w Ekstraklasie to jest niebywała pasca, bo u nas jak ktoś wygra 4 mecze z rzędu, to już jest coś, a wy wygrywacie 7. Kiedy się zatrzymacie? No, mam nadzieję, że na ostatniej kolejce byłoby znakomicie pewnie, ale no mówię, każdego meczu podchodzimy maksymalnie skoncentrowani, z pewnym zaangażowaniem i rezultaty są tego. Trener Probierz powiedział, że teraz no, terminarz wygląda niby dobrze, ale takie mecze walki was czekają, bo z drużynami, które no, będą grały o życie. Ty się zgodzisz, że z tymi zespołami gra się trudniej? W polskiej lidze każdy mecz jest meczem walki, więc musimy się nastawić jeszcze bardziej, bardziej się skoncentrować, bardziej zmobilizować na te mecze. Te drużyny mają